Przyjmij Boże, szóstą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Patrzysz na 10 przykazań i myślisz, nie jest źle, da się to ogarnąć, będzie spokój. Można zachowywać przykazanie i wcale nie cieszyć się życiem, bo ciągle będzie jakiś niedosyt. Można odfajkować każde z nich, ale nigdy nie poznać smaku świętości. W czym więc tkwi problem chrześcijańskiego życia? W podejściu do niego. Jeśli przykazania są dla nas tylko listą, którą muszę wypełnić, a właściwie to listą rzeczy, których powinienem unikać, to w naszym rozwoju duchowym nie ma co liczyć na sukcesy. Pamiętacie bogatego młodzieńca, który odszedł ze smutkiem, choć zachowywał przykazania od swojej młodości? No właśnie. Trzymał się kurczowo tego dekalogu, jakby on sam w sobie miał moc sprawczą. Czasem się przecież ktoś wyrwie z powiedzeniem, że nie ma grzechu, bo nikogo nie zabił, nie okradł, do kościoła chodzi i modli się, chociażby za rodziców, bo już nie żyją. Ważne, czy my czujemy, że to jest dno, którego powinniśmy unikać. Przekroczenie tej granicy stwarza sytuacje, w których popadamy w tarapaty. Ale wiadomo, że balansowanie na granicy też nie jest wskazane. Papież Jan Paweł II powiedział w czasie jednej z pielgrzymek do ojczyzny: wymagajcie od siebie, chociażby inni od was nie wymagali. Tak więc dochodzimy do punktu, kiedy los naszego życia jest zależny tylko i wyłącznie od nas. A wszystko rozgrywa się na podstawie pytania, czego ja od siebie, wiary i życia wymagam. W tym momencie powinna się zapalić w nas lampka, by zastanowić się, co możemy zrobić, żeby żyć lepiej. Czytając dzisiejszy fragment, kiedy Jezus wyraźnie daje do zrozumienia, nie ma taryfy ulgowej dla nikogo, nie ma odpuszczania, nie ma łagodzenia, nie ma migania się od prawa i proroków. Bo prawo i prorocy jednoznacznie mówią, że wszystko to, co zostało zapisane, musi się spełnić. W innym przypadku trzeba zaczynać od nowa, kolejny i kolejny raz powtarzać, może aż do znudzenia. Tak jednak próbuje się wiarę, w trudach, przeciwnościach, w ogniu, w pocie i we łzach. Uczestniczymy w projekcie zatytułowanym Życie, który zakłada upodobnienie się do Jezusa. A projekt ten nie opiera się na liście zadań, ale na relacji z żywym Bogiem. W tym wszystkim trzeba odkryć, czy moja obecność w Kościele jako całym organizmie realizuje się na wypełnianiu zobowiązań. Co niedzielna msza święta, pacierz rano i wieczorem i to bardzo obfity, poskramianie wzroku i myśli, post w piątki, pilnowanie języka, żeby nie świętuszyć, czy też bardziej dąży się do bycia synem i przyjacielem Boga. Obie drogi w swoim założeniu mają taki sam cel, unikanie grzechu. Ale tylko ta druga opiera się na prawdziwej miłości, a nie na strachu przed niewypełnieniem zadania. Jezus w swoim nauczaniu nie neguje prawa ani faryzeuszy. On jednak stawia swoim uczniom większe wymagania. Daje nową sprawiedliwość i doskonałość, która przewyższa doskonałość faryzejską. Bo ta polegała jedynie na nienagannym zachowywaniu przepisów i koncentrowaniu się na zewnętrznych formach. A gdzie w tym wszystkim serce? Świętość, doskonałość, sprawiedliwość ucznia w Królestwie Niebieskim zależy od jego wnętrza. Jeśli moje wnętrze będzie napełnione miłością do Ojca, jeśli będę naśladował Boga Ojca, wtedy moje czyny zewnętrzne będą płynąć z głębokości serca. Ja doskonale rozumiem obawy, jakie mamy. Czy my temu podołamy? Jest takie opowiadanie, jak to królowa Wiktoria zwiedzała papiernię. Majster oprowadzał ją, nie wiedząc, kim jest dostojny gość. Królowa weszła do sortowni, gdzie pracownicy wybierali szmaty z miejskich odpadów. Na pytanie, co się później dzieje z tymi brudnymi gałganami, odpowiedziano jej, że powstaje z nich najdelikatniejszy biały papier listowy. Po jej wyjściu majster dowiedział się, kogo u siebie gościł. Jakiś czas potem jej wysokość otrzymała paczkę cieniutkiej, śnieżnobiałej papeterii z własną podobizną na znaku wodnym. Dołączono do niej liścik mówiący, że papier powstał z brudnych szmat, które królowa niedawno oglądała. Ta krótka opowiastka pozwala nam odetchnąć, bo pokazuje, że Jezus bierze nas z całym naszym brudem i przemienia w nowe istoty. Nasze serca zmieniają się, gdy jesteśmy pod wpływem działania Jezusa. Do tego potrzebne jest jednak otwarcie naszych serc, by On mógł wejść z całym swoim bogactwem zawartym w jednym akcie, w miłosierdziu. Przykazania są po to, żeby był porządek. Bóg jest tym, który zarządza światem i daje istnienie. Lecz jeśli my chcemy wprowadzać swoje zasady, to wychodzą z tego różne nieszczęścia.
Nie patrzmy więc na dekalog jak na łańcuch, który ma ukrócić nasze działania, ale spójrzmy jak na przepaść, od której powinniśmy się trzymać z daleka, żeby marnie nie zginąć. Spróbujmy dostrzec w Bogu nie policjanta, ale przyjaciela, który proponuje niezapomniane wrażenia ze wspólnej relacji. Do zobaczenia z Panem Bogiem.